Siemaneczko, witajcie na moim kanale, ja jestem Justek, ze mną jak widzicie ekipa Gwiazda Błaszki, najlepsza ekipa w Polsce do gry w nóżkę do lat ilu? 11. Do 11 lat, a dzisiaj robimy to w ekipie jest... Kozakiem. No właśnie, i no i wypiszecie, mazakami. Ale to co my uważamy? Tak, to co wy uważacie. Ale nie można siebie dać. Z drużyny, można dać siebie. Nie. To można dać, kto jest najfajniejszy i każdy dupnie siebie. Chcesz wyjść na nie wiadomo jak jesteś, wiesz, Bogiem, no to spoko, nie? Jestem Bogiem i tyle. No akurat ty prezes, tak, dobra, także co, wy zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej takich odcinków. I w ogóle piszcie w komentarzach pytania, których nie było, a chcecie na przykład, żebym zadał im, nie? Żeby pisali. Dobra, jakieś na rozgrzewkę zróbmy. To z drużyny najczęściej się spóźnia na treningi czy mecze. Jakby było, kto się spóźnia na nagrywki, to by było ja pewnie, nie? No, to akurat prawda. Nie wiem, ja tego ja nie wiem. Ja wiem, dobra, to jest pewne. Ja ktoś tego nie... Tu każdy musi być, mieć to samo. To jest pewne. 3, 4. Gabi! Gabi. No dzisiaj na przykład to nie jego wina, ale Gabiemu się dzisiaj popsuło auto, no i ja go zabrałem i się spóźniliśmy razem, więc wyszło dwóch spóźnialskich. Wymazane? Tak. Co podglądasz? Nie. Dobra, kto z drużyny jakby dostał piłkę na pustą bramkę, to by nie trafił? Ja wiem kto. Ja wiem. Taką sytuację raz miała Olga, pamiętasz, z Niskiej Woli? Ja wiem już. Ja będę zawsze mówił też swoje typy na początku, nie? Bo ja bez tabliczki jestem. Moim zdaniem prezes. Nie, żartuję. Ja nigdy nie trafiłam. Prezes 100%. Ja zawsze. Ale czemu Nady nie daliście? Ona nigdy nie umie trafić pustą bramkę. Prezes, Olga. Czy kto wygrał? Kogo jest najwięcej? Olga? Najwięcej Olga 3. Gabi? Nadia? Gabi 2. Czyli Olga wygrała. Wygrała. Easy. Nie wiem, czy powinna się cieszyć, jak wygrałaś. Jeden punkt na moim końcu. Kto z drużyny jest najszybszy? Czyli, że wiecie, w sprincie nie macie z nim szans, nie? Dobra, ja odpowiem pierwszy. Moim zdaniem, jeśli chodzi o wiek, Łuki jest mega szybki. Nie ma pisania. Łuki jest mega szybki. A w całej drużynie to mi się wydaje, że chyba że Tomek jest najszybszy. Zapomniałem Łuki, Łuki jest najmłodszy. Ja go tak dawno nie widziałam, że o nim zapomniałem. Dobra, pokazujcie, pokazujcie. Olga, Tomek i ja. Tomek, no nie no, Tomek był na każdej tablicy na Edumie, więc Tomek wygrał, ej. To jak było, kto jest najszybszy, teraz trzeba, kto waszym zdaniem jest najwolniejszy z drużyny, nie? Że wiecie, buja się jak taczka z kamieniami się rozpędza. Moim zdaniem, prezes. Nadia, ABC? Nadia razy dwa. A, Nadia razy dwa, prezes, prezes Cienias, prezes i ja, prezes 100%, prezes Gabi. Po prostu prezes jest najwolniejszy, ale nikt go nie przepchnie. Powinno być, że jest najwolniejszy w drużynie, to od razu na mnie trafia. Chłopie, no to może będzie. Jak Gabiemu się chce i się rozpędzi, no to jest szybki. No Gabi jest szybki. Gabi. Się wydaje, że... Chyba jak ma prostą drogę. A co, myślisz, że jesteś szybszy od Gabiego? Tak. Sprawdzamy po odcinku. Chyba szybszy w jedzeniu. 5000 łapek i sprawdzamy, kto jest najszybszy, kto jest najsilniejszy, to ja. Kto najcelniej strzela. Robimy taki cały robimy odcinek, sprawdzamy całą ekipę i się dowiemy, czy prezes jest szybszy, silniejszy od Gabiego. Następne pytanie. Kto z drużyny najczęściej się obraża? Dobra, to jest proste. Ja, jak z wami nagrywam, to nie wiem, czy się zdarzyło, żeby ktoś się obraził na nagrywkach. Tak, nie raz tak było. No dobra, ja nie pamiętam w takim razie, więc nie. To nie wiem, no to dobra, 3, 4, pokazujemy. Gabi, Tomek, Gabi, musisz tak wyżej podnosić, dobra? Tutaj, bo ja kolana ze swoją. Gabi, ty się tak obrażasz często? I co, mówisz, ja z wami nie gram i no sobie idziesz? Tak. Nie. Gabi póki co wygrywa chyba odcinek, bo już spóźnia się i się obraża. No. Dobry nie jest. Nie, jeszcze ani jeden. Prezes 13 kilo? Nie. Najlepszy Instagram w Polsce, polecam. Właśnie, 5000 ostatnio wbite. Oczywiście wpadajcie na Instagramki, do ekipy. Ja już mam 1K. Do niego nie. Ja napiszę. Ja napiszę mój. Żebyś mnie nie popisała tym marker. Dobra. Nie. Jesteście gotowi? No. 3, 4. Kto z drużyny umie najwięcej trików z piłką? Ale idziesz na sucho? Na sucho? Nie, na mokro, wiesz? No takie chodzi o na przykład triki dookoła świata, cross i chodzi też o na przykład o elastiko. O, dobra, albo jakieś... ale... Ja się muszę zastanowić. Ja już mam, ja też mam. Zawsze. Ja w sumie nie wiem, bo jeśli chodzi o triki freestyle'owe, to... Ja umiem. To dużo z was umie takie 1-2 triki, dlatego ja się wstrzymuję. Ja więcej umiem. Ale ja więcej umiem. Maciej? Ry. Prezi Tomek, ja Olga Tomek. Co, kto tam Nadia? Tomek. Czemu dałeś się Nadia? Nadia. Tomek 100%, Nadia 1000%. Ale to się... Nie, 1000%. Ale to jest Tomek. Ona umie tylko dookoła świata.
A tu nie chodzi o freestyle'owe. Chodzi też. Ale tu chodzi o ogólne. Ale chodzi o to i o to. No. Czyli kto wygrał? Kto wygrał? Tomek, tak? Jak ja. Tomek był wszędzie. Kolejne pytanie, bo widzę, że tutaj się sapiecie. Kto z ekipy ma najczęściej o coś problem? O, Beskidu. Ej, nie, i robimy tak, że wybieramy tylko jedną osobę, bo za dużo osób wybieracie. Ja nie wiem. No to jest prościutkie. Kto się cały czas o coś czepia albo spina? Jak ktoś nie da z tej osoby, to wiecie, że jest dziwny, naprawdę. No, naprawdę, ja jak ktoś nie da tej osoby, to... Dobra, ja mówię, ja najpierw mówię ja. Prezes, nie ma jednej osoby. Nie ma. Jak ktoś dał inną, jest dziwny. Tomek? Co? Tomek? Co? Znaczy, ja jestem musiałam. Prezes powinien się nazywać. Ja też czasem. Prezes Zadymiarz. Ja powinnam, no właśnie, ja cały czas robię Zadymkę. Wy to jesteście nieźli. Nie wiem, oni dziwni są. Macie zmazane? Ja ukazuję. Dobra, bo teraz trudne pytanie. No, się pieprzyłem. Wybieramy tylko jedną osobę, pamiętajcie. Kto z drużyny, waszym zdaniem, w przyszłości zostanie profesjonalnym piłkarzem lub piłkarką? No tak, jak nie umiecie wybrać, no to już dajcie dwie. Wszyscy? Źle. Tomek, Łuki. Ja, Olga. Tomek, Olga, Stuwa. Który to Stuwa? A nie wiem, ale zapomniałam. Olga, Tomek. No ja właśnie, ja też bym tak szedł. Właśnie Tomek, Olga, Nadia. I w sumie mi się wydaje, że jakbym miał stawiać pieniądze, to bym postawił największe pieniądze na Nadię, no bo bramkarka by miała najłatwiej się przebić, nie? Chociaż Olga to tyle gra w tego Fortnite, to nie wiadomo, czy karierę zrobi, więc Olga? Nie wiem. Sorry, Nadia. Nie gra Fortnite, nie kła. Kto z ekipy jest najsilniejszy? Waszym zdaniem. Może. Jedna osoba. Kto jest takim Hulkiem, nie? Hulkiem? No, Hulk? Jest. Kurde, ja mam dwa typy, wam powiem. Dwóch jest takich strongmanów w drużynie. Nie, to można dwóch dać. Dobra, to dwóch, no. Dajemy dwóch, a później jak będzie odcinek, który będziemy sprawdzali, no to sprawdzimy, nie? Moim zdaniem, wiadomo, no. Prezes i Fifi, nie? No to są takie byk, nie? To są byczki. Prezes Fifi. 100% prezes 99. Czemu 99? Brakuje ci 1%. Kto narysuje najładniejszego kwiatka w konkursie? Zaraz jak tak mam stopy, to nie zasłania na przykład tutaj Antka? Kwiata? Stopa mi nie zasłania? No prawie. Bo wiesz, taka duża, nie? Jakbym tak miał, to wiesz, tego nie ma, nie? No. Czemu masz takie duże buty? No nie wiem, bo paznokci nie obcinam i taki mam duży rozmiar. No Nadia, tutaj widzę trochę DiCaprio. Antek też. Chyba DiCaprio. Tomek, to ty chyba kwiatka nigdy nie widziałeś. Poproć, to jest poproć. No. Tada! Co to jest, ej? Poproć. Prezes, dyskwalifikacja, bo po czasie. Ale ty pięć to dopisałam, bo ja rysować nie umiem. Zara, kogo byś wybrała? Podobają. Dziewczyny zdominowały trochę, nie? No. A mój? Ja nie umiem. Nie, mój dziewczyny i Gabi. Dziewczyny i Gabi. Ja. Prezesa też jest ładny. Oceńcie w komentarzach. Trzy osoby. Kogo kwiatek nie? Wybierzcie jedną. Kogo ja kwiatek jest najlepszy? Ktoś mnie da, to jest, nie wiem. A my lecimy dalej z pytankami. Tomek taki abstrakcyjny, też mi się podoba. Kto z ekipy leci najbardziej na fame? Mi się wydaje, że proste pytanie i tutaj nie może być innej odpowiedzi. 3-4. Prezes 13. O, Nadia ma inaczej. Nadia ma dwie osoby. Prezes i prezes. Ludzie! Prezes. Tak naprawdę ja. Prezes. Naprawdę przychodzę tu praktycznie po. Prezes ogólnie miał odchodzić z drużyny, ale zacząłem nagrywać z nimi filmy i nie, został. Nie, no bez przesady. Z drużyny nikt nie odejdzie. Żartuję. Chyba, że Juve mnie kupi. Kto waszym zdaniem najszybciej zostawiłby Piast Błaszki dla innego klubu, jakby dali lepsze pieniądze? O nie, tego nie zrobię. Tego nie, ja nie. Z drużyny nikt nie odejdzie. Żartuję. Chyba, że Juve mnie kupi. Widzicie? To jest drużyna. Piast Błaszki. Serduszku, cała drużyna. Hej, Nadia napisała prezes jedyny, ale okej. Okay. Przecież ja bym nie odeszedł nigdy. Z Piasta bym nie odeszedł. Kto z drużyny najwięcej je? Wiadomo kto. Wiadomo. Jest taka osoba, która zawsze ma coś do jedzenia na boisku. A nie, to akurat nie ja. To na pewno nie ja. Ja to nigdy nie mam. Podchwytliwe pytanie, podchwytliwe. Ja bym to uwaga. Każdy się zdziwił, to teraz nie ja. Teraz każdy się zdziwi. Nie, napiszcie, nie? Dobra, no to 3-4, odwracamy. Nadia, tak? Nadia przychodzi na Orlik z plecakiem i zawsze tak. Ale czekolada, czekolada, to chipsy. To moja mama. Czekolada, chipsy, picie, wszystko. To moja mama tyle daje. Ej, nie, bo ja ciągle. Pozdrawiamy mamę Nadii, zawsze coś zjemy na boisku, dzięki niej. To? Co ty coś kupiłeś? Co ty zrobiłeś? Ja pierdzielę. Ostatnie pytanie w dzisiejszym odcinku bonusowe. Marcel zadaje. Kto pierwszy zawalczyłby na fame ma, jeżeli byłyby grube pieniądze? Jeśli by były grube, to każdy, ale kto za małe by zawalczył? Ej, ale liczy się po prostu o fajterstwo. Ty jest największym fajterem?
No o nie, to tu no najbardziej tak, chodzi praktycznie. Prezes, każdy to pytanie interpretuje tak jak chce. Dobra, no to jest proste. Poczekaj, że... ale... Macie? No tak. A jej łeb Maciej? Wróciła. Cztery. Prezes. Ja bym poszedł za darmo na fejm. Prezes Antek. Ja mam trzy ludzie. Gabi? Wiecie czemu ja bym jak poszedł na fejm? Się palę jak kurde. Siedzio? Człowieku to mieści każdy w szkole mówi. Tak, Gabi, no dawaj, walimy to lubę. Dawaj. Dobra. Dobra, nie bijcie się teraz, ej. W tym odcineczku to było wszystko, zostawiacie łapeczki w górę i subskrybujcie kanał, jeśli chcecie odcinek, gdzie sprawdzamy skillsy ekipy, szybkości, sile i tak dalej, to piszcie, no i piszcie pytania, których nie było i chcecie je dać, to damy je w kolejnym odcinku, trzymajcie się, elo. O, o, subskrybujcie kanał. Subskrybujcie Juszkę i Antka.